Więc witam piratów i piratki. No i cóż, znowu mamy tak zwany chill w naturze. Przy rzece Świder, która jest wyjątkowo przejrzysta. A pogoda parna, jest gorąco. Dzisiaj mamy jakieś święto kolejne. W sumie spoko. Może to nie moje święto, bo uważam, że święto powinno być codziennie. No ale cóż, no ludzie mogą odpocząć. To co jakiś czas pojawia się jakiś kajak tutaj. I co, obejrzałem sobie jakiś nowy film na YouTubie od specjalistów od wojny. I kolejna tam akcja. Znowu uderzanie w tony. Tym razem gruby dzwon, tak zwany Atlantyk. Do tego Chiny, Stany Zjednoczone, Ukraina. Ciągłe coś na tej planecie. Więc ja już się przyznam szczerze, że trochę przestałem się tym przejmować za bardzo, ponieważ to jest never ending story. Jak sobie przypomnę, że od lat człowiek siedzi i jest wkręcony w to wszystko. Później z perspektywy czasu widzi, że to po prostu trochę jest granie warta świeczki. I trochę to wszystko jest takie, tak jakbyśmy nie mieli co zrobić z czasem. I trochę też zdaję sobie sprawę z tego, że zupełnie mam inną perspektywę. Ponieważ patrzę na to z perspektywy ducha, bo to jest jakby, powiedzmy, najbardziej istotna rzecz chyba w moim życiu od zawsze była. Bardzo dużo mi to dało, więc to jest trochę poza dyskusją i w zasadzie nie potrzebuję się z tego tłumaczyć czy uzasadniać to. Ludzie mogą się z tego śmiać. Po prostu, ale w momencie, kiedy masz ze sobą pewne doświadczenia i to realnie ci pomaga, no to po prostu nie ma sensu dyskusji tak na ten temat, ponieważ moje doświadczenie jest moim dowodem. Tak. W pewnym sensie dla mnie, a nie musi tego podzielać rzeczywiście świat zewnętrzny. I też mam wrażenie, że takie ciągłe zajmowanie się tym światem zewnętrznym jest wynikiem jakiejś pustki wewnętrznej po prostu. Ludzie w małym stopniu mają nawyk bycia ze sobą, tak? W małym stopniu są oswojeni z pewnego rodzaju samotnością, czy taką intymnością ze sobą. A moim zdaniem to jest taka cecha charakterystyczna właśnie duchowości prawdziwej, tak? To jest zdolność do bycia samemu, oswajanie tego. Więc wydaje mi się, że wbrew pozorom ta świadomość pomaga po prostu w życiu. Pomaga w akceptacji i w pogodzeniu się ze swoim miejscem, ze swoją rolą, z tym kim jesteśmy, bo wydaje mi się, że to jest klucz do tego, żeby spędzić dobrze to życie. I w razie tak zwanego W. Nie żałować tego życia i naszych decyzji, tak? A mając tą wyrozumiałość względem siebie, jesteśmy też bardziej wyrozumiali w stosunku do innych, rozumiejąc po prostu, że życie jest dość trudnym procesem i znalezienie w nim szczęścia jest no dość karkołomne. Takiego trwałego szczęścia oczywiście. Świat się toczy z nami i będzie się toczył bez nas. No. I też ta umiejętność rozumienia tej nietrwałości i rozumienia też tego, że może wcale nie jesteśmy tak kluczowi dla życia na tej planecie jako ludzie. Przez to no, pozwala złapać dystans. Pozwala patrzeć na to wszystko po prostu przez pryzmat może trochę większego relaksu i zdystansowania. Czytam sobie książkę Jogę Snu. No i to jest też taka droga do rozwijania takiej praktyki polegającej na tym, żeby trochę na tą rzeczywistość tak zwanej jawy patrzymy jak na sen i uczymy się tego, żeby po prostu nie przywiązywać się tak do tej formy, która się przejawia, do tych emocji, które się pojawiają, do tego myślenia, które cały czas tu jest obecne i cały czas to wszystko po prostu nazywa i segreguje. Też dobrym doświadczeniem są takie ceremonie z roślinami mocy, które też nam ukazują, że to wszystko jest w pewnym sensie konstruktem. I to wszystko to nie jest do końca tak rzeczywiste i realne, jak nam się wydaje, więc
Wydaje mi się, że taka perspektywa po prostu zmniejsza tak zwane napięcie wewnętrzne w nas, co powoduje, że życie staje się lżejsze po prostu i potrafimy z przymrużeniem oka patrzeć też na samych siebie i na tą ciągłą presję wokół nas, na to traktowanie wszystkiego tak śmiertelnie poważnie. Bo w pewnym sensie nic w tej chwili, która teraz jest, nie brakuje. No. Jest ona sama w sobie doskonała po prostu i pełna. Ryby sobie skaczą, ważki sobie latają. I to jest w jakiś sposób cud, można powiedzieć, tak? Że to w ogóle się wydarza. Więc patrzenie na rzeczywistość z tej perspektywy po prostu zmienia ją diametralnie, ponieważ zaczynamy funkcjonować w takim formacie wdzięczności, tak? Za to, że możemy współdzielić, współistnieć w tej tak złożonej i wielobarwnej matryce, że tak powiem, w tej grze, w tej symulacji naszych umysłów. I w naukach często się mówi wejść w strumień. W strumień darmy, w strumień nauki, w strumień rozwoju. No i my wejdziemy sobie właśnie w taki strumień. Woda jest czysta, fajna. Tutaj latają te ważki wszystkie. I cóż, no trzeba docenić każdą chwilę, gdzie jest spokój i można być w takim miejscu. Ponieważ jest to cudowne miejsce po prostu, które w sumie ma zdolność taką przywracania nas, takich ustawień naturalnej obecności. Jesteśmy w rzece życia. Był taki film w ogóle z bratem Pittem. Rzeka życia. W sumie fajne z tego co pamiętam. Jakieś te filmy były kiedyś takie bardziej chyba sensowne. Miały zupełnie inną narrację. Nie były kręcone z perspektywy tak szalonych umysłów, myślę, jakie rozpędzonych umysłów, jakimi teraz dysponujemy. Te ważki są niesamowite, bo one cały czas latają tutaj nad wodą i mają piękne kolory w ogóle. Może spróbujemy się do nich troszeczkę zbliżyć, ale żeby też nie zaburzać ich świata. Jest jedno, siedzi. Może udaje, że jej nie ma. No, podejdziemy, to odleci. Niesamowite. Naprawdę to jest niesamowite po prostu. Więc jak możecie widzieć, no pięknie tu jest. Ten nurt uspokaja. Wskazuje taką pierwotną drogę. Więc czy chcemy tego, czy nie, to już jesteśmy w strumieniu doświadczenia, w strumieniu życia. Wydaje mi się, że case, kluczowa sprawa, to jest po prostu znaleźć jakiś sposób, umiejętność nawigowania w tym. Jakiś punkt oparcia. Dla mnie jest to duchowość, są to nauki duchowe z różnych tradycji, ponieważ one niosą ze sobą głębię. I perspektywę, i taką możliwość patrzenia na to trochę z kosmicznego punktu widzenia. Nie tylko z punktu widzenia mózgogłowia. Myślę, że to jest niezwykle cenne w tych czasach. Zawsze były ciężkie czasy, to gdzieś tam, tak, bo tak skonfigurowana egzystencja nie należy do lekkich. Zawsze ludzie się musieli borykać z czymś takim, z takimi przemianami. Myślę, że teraz po prostu tempo jest decydujące. I ta nasza świadomość, która wzrasta, ekspanduje, ponieważ jednocześnie jesteśmy tu ze sobą, w swoim ciele, jednocześnie jesteśmy w przestrzeni informacji. W tym oceanie,
absurdu i jakby świadomość nieskończonej ilości rzeczy w jednym czasie, tak? I mutujemy, no, jesteśmy mutantami. Wydaje mi się, że w takich okolicznościach naprawdę ciężko być filozofem, że tak powiem, i filozofować na temat rzeczywistości i myśleć, że nasz konstrukt umysłowy jest w stanie określić to, co tutaj się dzieje po prostu. Wyciągnąć jakąś prawdę z tego, nazwać to, przyporządkować. Jest to po prostu absurdalne. Dlatego nazywam to pływanie w oceanie absurdu. Ponieważ z tak małym procesorem wrażliwości i pojemności nie jesteśmy w stanie, tak naprawdę wydaje mi się, w jakiś miarodajny sposób wypowiadać się na temat tak zwanej rzeczywistości. Ponieważ jest to tylko rzeczywistość naszej percepcji, jakiejś jednej z istot biologicznych, po prostu jej wizja. I dlatego jak człowiek po prostu w pewnym sensie już patrzy na tą matrycę jak na pewien program, który jest tak zaprogramowany, jest tak napisany ten kod, po prostu takie jest jego zadanie, żeby generować tego rodzaju komunikaty. To wówczas może się trochę wyluzować, ponieważ już nie spodziewa się czegoś, czego tam nie ma, tak? A jest tutaj dla odmiany, w naturze. Teraz ważki usiadły tam na kamieniu, na którym ja siedziałem. Sobie chillują. Więc cóż, kochani, no, ja myślę, że właśnie trzeba praktykować śnienie na jawie i rozwijać świadomość snu tej rzeczywistości i rozwijać też zdolność patrzenia na to właśnie dokładnie w ten sposób. A z drugiej strony rozwijać świadomość tego, że nic tutaj, jak w tej rzece, nie jest stałe. No, wszystko po prostu płynie w oceanie wrażeń. Ściskam ciepło, pozdrawiam gorąco i cóż, zapraszam do natury.